zabraniu głosu poproszę trenera gości, pana Szymona Karolskiego. Dobry wieczór. Ja myślę, powiem krótko i w miarę na temat. Przyjeżdżając tutaj do pola, przyjeżdżaliśmy do lidera, przyjeżdżaliśmy do zespołu, który traci bardzo mało bramek i bardzo dużo strzela. Przyjechaliśmy do zespołu, który długimi momentami stosuje bardzo proste środki, jeśli chodzi o długie podanie, jeśli chodzi o walkę w powietrzu, jeśli chodzi o dużą ilość stałych fragmentów gry. I czerpię bardzo dużo z faz przejściowych z obrony do ataku. I powiem szczerze, jestem bardzo dumny z moich zawodników, z tego jak odrobiliśmy pracę domową, jak wyglądaliśmy w fazie przejściowej, czyli można powiedzieć obróciło się to 180%, co dotychczas prezentowaliśmy na boisku. Dwa tygodnie, które spędziliśmy głównie na tej fazie, przyniosło efekty i to i dzięki temu dzisiaj nie straciliśmy bramki, nie przegraliśmy meczu. Mieliśmy swoje sytuacje i szkoda, że troszeczkę szczęścia czy troszeczkę centymetrów gdzieś tam w pewnych momentach zabrakło, ale myślę, że remis jest wynikiem sprawiedliwym. Było to takie typowe, ale myślę, że dobre widowisko pierwszoligowe, bazujące na walce, na fazach przejściowych i teraz tutaj ci moi młodzi chłopcy, którzy dali radę, myślę, że już wnieśli się na ten poziom, jeśli chodzi o organizację gry w defensywie, że z tego poziomu w przyszłości zejść nie możemy, a dalej musimy pracować nad cierpliwością, nad spokojem w rozegraniu akcji, bo to, że mamy umiejętności i możliwości z przodu, to nie oznacza, że w każdym z meczów będziemy strzelać bramki, bo tak jak dzisiejszy mecz pokazał, są emocje, jest ciśnienie, jest presja ze strony bardzo dobrze usposobionego rywala i nad tym teraz musimy też pracować. Wracamy do Gdańska z cennym punktem, który na pewno bardzo szanujemy i przygotowujemy się do kolejnego spotkania. Dziękuję. Są jakieś pytania do pana trenera? Dzień dobry panie że Maciej Słowik z Interia. Mam pytanie personalne. Czym była spowodowana ta zmiana Konrado na Kałachura? To była kontuzja, czy co tam się stało, czy jeszcze nie wiemy? Niestety Konrado zgłosił już w trakcie pierwszej połowy dolegliwości. Został trafiony w okolice kolana i w trakcie przerwy jeszcze zastana noga, zastany mięsień i nie mógł kontynuować gry. Także wszedł za niego Miłosz Kałachur, który myślę dał bardzo dobrą zmianę. Po jego akcji myślę, że stworzyliśmy jedną z groźniejszych sytuacji. To była sytuacja, której chcieliśmy więcej. Niestety była ta liczba ograniczona, ale Miłosz stanął na wysokości zadania. Jeszcze jedno pytanie. Mówi pan, że jest pan dumny z chłopaków, natomiast mało dzisiaj było tej piłki nożnej, takiej powiedzmy, to za co ją kochamy, tak? Tych płynnych akcji. Myślę, że chyba trochę więcej trzeba wymagać od drużyny. Ja wiem, że to był lider, ale tak trochę daliście się wciągnąć w taką angielską powiedzmy piłkę. Jakie wnioski płyną z takiego meczu? Myślę, że każde nasze dzisiejsze zachowanie, które było słabe, a mieliśmy na przykład w drugiej połowie po przechwycie piłki, wdawaliśmy się znowu w niedokładność. Tutaj my musimy wymagać od siebie więcej kreatywności, więcej operowania tą piłką. Myślę, że mieliśmy dwa momenty takie w drugiej połowie, kiedy tego ataku pozycyjnego było więcej, kiedy budowania było więcej. Niestety nie kończyło się to tym, czym chcieliśmy, czyli przewagi w bocznych sektorach i stamtąd kierować podania groźne dla rywali. W pierwszej połowie, z tego co pamiętam, byliśmy groźni po fazach przejściowych z obrony do ataku, no ale czegoś brakowało, a jak myślę, że mogło to się skończyć fajnie, no to w jednej sytuacji kuriozalnej wyrósł sędzia i przerwał nam doskonały kontratak, bodajże 4-2 czy 4-3. Panie trenerze, mam zapytanie bardzo krótko. Jak pan ocenia grę Luisa Fernandeza i czy Lechia jest w stanie włączyć się jeszcze do walki o awans? Jesteśmy na początku, można powiedzieć, sezonu i tutaj 3/4 zespołów jest w walce o awans, więc Lechia też w tej grupie jest. Personalnie, jeśli chodzi o Luisa, staramy się stwarzać mu takie warunki, żebyśmy go wykorzystywali jak najlepiej. Dużo jest jeszcze pracy przed Luisem, przed drużyną, żeby to robić. Ale też są rzeczy okołoboiskowe, które nie tylko Luisa, ale kilku zawodników dotyczą. Także musimy też sobie radzić z pewnymi problemami, też niezależnymi od nas. Ale to nie zmienia faktu, że Lechia jest w grze i Lechia w grze będzie do końca. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to
Dziękuję bardzo, panie trenerze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W kolejnej konferencji o zabranie głosu poproszę trenera gospodarzy, pana Adama. Dobry wieczór. Bardzo wyrównany mecz. I z jednej i z drugiej strony sporo walki, sporo takiej, bym powiedział, determinacji. Nie, myślę, że to się tak nie było takiego odzwierciedlenia w sytuacjach, bo i my mieliśmy mało sytuacji, Lechia, który bardziej przeciwnik zagrał dzisiaj defensywnie z nami na dwóch defensywnych pomocników. Myślę, że to był taki mecz, która drużyna by strzeliła bramkę, to by chyba dowiozła to zwycięstwo do końca, bo ten mecz cały czas się taki na ostrzu noża był i naprawdę tutaj było bardzo ważne nie stracić bramki, ale trzeba przyznać, że w pewnych momentach mieliśmy pewne takie symptomy ku temu, żeby wyprowadzić atak szybki. Trzeba też przyznać, że Dawid Czapliński strzelił w słupek w sytuacji naprawdę bardzo, bardzo dogodnej, ale też z drugiej strony Artur Haluch dzisiaj też obronił w pięknym stylu i Lechia Gdańsk też miała sytuację. Tak więc myślę tak, żeby za dużo nie gadać, zasłużony chyba remis i z tego punktu bardziej się trzeba cieszyć niż i go szanować niż tutaj brać pod uwagę, że straciliśmy dwa punkty. Trzeba też przyznać, że nie miałem dzisiaj za dużo możliwości, jeżeli chodzi o grę ofensywną. Urazy i Sermienki i Dina Zuli spowodowały to, że tak jak powiedziałem na ostatniej konferencji, fajnie jak trener ma możliwości rotacji, możliwości zmian, tak dzisiaj na pewno tej rotacji nie mogłem zrobić i ta ofensywa trochę wyglądała dzisiaj słabiej poprzez to. Dziękuję. Czy jakieś pytanie będę mieć a propos właśnie tych absencji w ofensywie, Wiktor Miński, Nowa Polska. Czy były to absencje, które wypadły gdzieś tak nagle tuż przed meczem i kompletnie rozsypały panu, powiedzmy, plan na to spotkanie szykowanie, czy był czas, żeby się do tego przygotować? Jeżeli chodzi o Sermienkę, to tak, to już cały tydzień, bo wiadomo, że nie zagra w tym meczu, bo ta kontuzja wygląda naprawdę na dosyć groźną i chyba nie będzie tego zawodnika na dłuższy czas z nami, jeżeli chodzi o mecze. Zobaczymy, kiedy zacznie w ogóle trenować, bo uraz jest dosyć taki, bym powiedział, który wymaga czasu, żeby go wyleczyć. Jeżeli chodzi o Nozulę, to może na następny mecz już będzie. Może będzie, ale tak samo pod dużym znakiem zapytania. Tak więc jeżeli o Sermienkę to wiedziałem, a jeżeli chodzi o Zulę, to tak do końca to się wszystko ważyło w jedną i w drugą stronę, ale no niestety nie można było ryzykować dzisiaj zdrowia zawodnika. Jakby był mecz o awans, rozumiem, pewnie by spróbował być przynajmniej, albo w karze by był meczowy. Chyba nie. Chyba nie, bo wczoraj w takim indywidualnym treningu z trenerem motorycznym no niestety pełnego zakresu ruchu nie było. Dziękuję. Dziękuję. A jak pan ocenił dzisiaj zachowanie trybuny? Nie, naprawdę, już wcześniej chciałem to podkreślić, że tutaj fajna atmosfera się robi na stadionie. Jak tu przychodziłem, to było bardzo mało widzów, a dzisiaj pełny stadion. Tak jak dzisiaj powiedziałem moim zawodnikom, jak przychodziłem, to mieliśmy chyba ostatnie miejsce i widzów było bardzo mało, a teraz pełny stadion, jesteśmy na pierwszym miejscu, tak więc powiedziałem, jaką wspaniałą robotę wykonują. I to chyba widać nawet po tej frekwencji. Doping, atmosfera, naprawdę dzisiaj piękna pogoda przy światełkach. Myślę, no co, zabrakło bramek i zabrakło zwycięstwa, no ale nie jest to takie proste wygrać mecz pierwszej lidze i to dzisiaj było widać, że przeciwnik też nie spał i ten mecz był bardzo wyrównany. Dziękuję. Czy mają panu jeszcze jakieś pytania do trenera? Dziękuję bardzo. Dziękuję.